Poniedziałek, 4 grudnia. Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji. Dziś Barbórka, czyli święto całej branży górniczej. Chociaż kopalń, a co za tym idzie górników, jest coraz mniej, to tradycja Barbórki nadal jest w regionie bardzo silna. Dlatego jeszcze przed świtem górnicze orkiestry budziły mieszkańców i organizowały przemarsze ulicami miast. Górnicy składali też kwiaty, by uczcić pamięć zmarłych kolegów i ofiar katastrof. Na miejsce ostatniej, największej w tym roku, przyjechał do Jaworzna prezydent Andrzej Duda. Fatima Orlińska. Dla dzieci cukierki, dla wszystkich muzyka. Tak swoje święto obchodzili górnicy kopalni węgla kamiennego Wesoła Mysłowice. Po porannej pobudce mieszkańców złożyli w cechowni kwiaty przed ołtarzem świętej Barbary i wspólnie z przedstawicielami miasta dziękowali za miniony rok. Jak mówią górnicy, 4 grudnia to zawsze czas wzruszeń. Nie wyobrażam sobie nie być. Uczczenie tych górników, którzy zmarli. No i swoje podziękowanie za sobie. 8 lat na 9. 90 na metr już. Brakuje panu tej pracy? Pracy nie. Brakuje może kolegów, tego kontaktu, a pracy nie. Jest to niezwykle miłe, jeżeli ktoś zaprosi swoich bliskich, swoją rodzinę i w tym dniu o tej godzinie przed mszą świętą, rzeczywiście przy tym ołtarzu świętej Barbary pokłoni się, zaduma się i wspomni tych swoich bliskich i tych, którzy pod nami, pod naszymi stopami pracują. Mój dziadek pracował na kopalni, mój tata, mój brat pracuje na kopalni. Drugi brat też już zmierza ku pracy na kopalni, ukończy szkołę za niedługo i też chce właśnie pracować. Jak ta orkiestra idzie, budzi tych ludzi, te dzieci patrzące w oknach, machają, no fajne to jest, bardzo fajne. Pamięć o górnikach i górniczej tradycji przywołał dziś również Sosnowiec. Świętowanie odbyło się w symbolicznych punktach miasta, które w latach świetności branży kojarzyły się z górnictwem. Reprezentacje miasta wraz z przedstawicielami branży górniczej złożyli kwiaty przy pamiątkowej tablicy na Niwce, a przy lampie górniczej zapalili znicz. Sosnowiec miał wiele kopalń. Pokolenia górników mieszkały i dalej mieszkają w naszym regionie. To bardzo ważne, żeby kultywować pamięć o tych czasach. W Sosnowcu powstaje coraz więcej miejsc pamięci. Już praktycznie każda dawna kopalnia ma po sobie jakiś symboliczny zakątek w Sosnowcu. Nie dla wszystkich jednak tegoroczna Barbórka jest powodem do radości i świętowania. W Jaworznie, gdzie 28 listopada doszło do wypadku pod ziemią, w którym śmierć poniosło 4 górników, odwołano wszystkie barbórkowe zabawy, a w mieście ogłoszono żałobę. Dziś między innymi z ratownikami Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, którzy brali udział w akcji ratowniczej, spotkał się prezydent Andrzej Duda. Nie każdy może tą pracę wykonywać, zwłaszcza w tej części, w której dzieje się ona, jak to górnicy mówią, na dole. Tam właśnie na dole stał się ten wypadek. I jest to taki smutny czas refleksji, ale z drugiej strony dzisiaj przede wszystkim trzeba zadbać o najbliższych, o dzieci, które pozostały osierocone po śmierci ojców, o te rodziny. I to się dzieje, jestem tutaj wdzięczny władzom spółki, władzom kopalni, górnikom, pracownikom kopalni za to, że otoczyli rodziny opieką, za to, że nikt w tym czasie nie zostaje sam. W tym roku śmierć w kopalniach poniosło 15 osób. Sezon grzewczy zaczął się na dobre dopiero kilka tygodni temu, a już są 2 śmiertelne ofiary tlenku węgla w województwie śląskim. Pierwszy przypadek zgonu z powodu zatrucia strażacy odnotowali na początku listopada. Drugi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak się ustrzec przed śmiercią, której nie widać i nie czuć? O tym Paweł Jędrusik. Do tragedii doszło w nocy z niedzieli na poniedziałek w jednym z domów przy ulicy Równej w Zawierciu. Kiedy 22-latek brał kąpiel, stracił przytomność. Na miejsce pojechali strażacy i pogotowie. Okazało się, że mężczyzna nieprzytomny już był pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. No niestety po podjęciu medycznych działań ratowniczych zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon mężczyzny. Strażacy przeprowadzili pomiary i okazało się, że w pomieszczeniu jest zbyt wysokie stężenie tlenku węgla. Niecały miesiąc wcześniej, bo 6 listopada w miejscowości Dankowice w powiecie bielskim z powodu tlenku węgla zginął 50-letni mężczyzna. Niewiele brakło, a do tragedii doszłoby też w miniony czwartek w Jastrzębiu-Zdroju. Tam czadem podtruły się dzieci. Najpierw pomocy potrzebował 11-latek.
Drugie zgłoszenie mieliśmy o godzinie 22:30. Zgłoszenie dotyczyło 13-letniej dziewczyny. Obie osoby, przebywając w łazience, straciły przytomność. Nastolatkowie w stanie już przytomnym zostali przetransportowani z podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla do szpitala. Jak co roku w sezonie grzewczym strażacy i kominiarze przypominają o konieczności sprawdzania pieców i kominów. Statystyki pokazują, że wiele osób tego nie robi. A się okazuje, że na 1000 junkersów to 300 musi być natychmiast zamkniętych zgodnie z naszą statystyką prowadzoną w Mikołowie. No i tu się okazuje, że ilość przekroczonego tlenku węgla w spalinach czasami zatrważa o pomstę do nieba, bo często zdarza się, że te liczby są tak porażające, że aż wstyd mówić. Straż pożarna przypomina także o tym, aby kupić czujki tlenku węgla. Kosztują zaledwie kilkadziesiąt złotych, a mogą uratować życie. Utrudnienia na drogach, kolei, lotnisku, a także zwiększona liczba interwencji służb to efekt intensywnych opadów śniegu, które przeszły przez weekend nad regionem. W samą niedzielę strażacy wyjeżdżali prawie 70 razy do usuwania sopli i nawisów śnieżnych oraz połamanych konarów. O czym przy takiej aurze powinni pamiętać zarządcy budynków, ale także sami piesi, sprawdzała Magda Sincewicz. Przy dużych opadach śniegu priorytety w wielu miastach się nie zmieniają. Najpierw drogi dla samochodów, a potem dla pieszych i całej reszty. Żadne przejścia nie są odśnieżone. Główna ulica zaniedbana, zapuszczona, nieodśnieżona. Ludzie brną w tej brei, taka, która się zrobiła. Bo to najlepiej jest posypać solą i do widzenia. I uważa się, że jest gotowe. Nie? Samo się jednak nie zrobi. Podobnie jak same nie odśnieżą się dachy i nie strącą się sople. Okres zimowy jest bardzo trudny i wymaga naszej wzmożonej czujności. Jak najbardziej jako administratorzy i zarządcy budynków jesteśmy bardzo często w terenie. Odbywają się wizje tutaj właśnie, żeby sprawdzić, czy na dachach nie gromadzą się zbyt duże ilości śniegu, czy nie są sople, które będą zagrażać tutaj postronnym osobom przechodzącym. Nie trudno sobie wyobrazić, jak może się skończyć dla pieszego spotkanie ze spadającym z wysokości soplem. Nie myślę o tym, ale wiem, że to jest niebezpieczne, bo widzę po domach. Ja u siebie w domu też wczoraj zrzucałam, żeby sąsiad nie dostał, albo ja. Dostać można mandat od 20 do 500 zł. Jego wysokość uzależniona jest od okoliczności. W zależności od sytuacji, czy właściciel bądź zarządca podjął jakieś czynności, czy nie, bo jeżeli zlekceważył ten obowiązek, to musi się liczyć na przykład z mandatem karnym. A w sytuacji, kiedy już prowadzi czynności, ale na przykład oczekuje na zwyżkę, ale zabezpieczył teren, no to w takiej sytuacji możemy zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Zima dopiero się zaczęła i dobrze byłoby, żeby okazji do pouczeń było jak najmniej, o mandatach nie wspominając. Zmiany parkingowe wprowadzone 1 grudnia w Katowicach poważnie utrudniły życie domowemu hospicjum świętego Franciszka, które ma pod opieką 200 osób w stanie terminalnym. 4 samochodami pracownicy hospicjum jeżdżą do podopiecznych i od kilku dni za każdym razem muszą płacić za postój. Dla hospicjum to duży wydatek. Pracownicy placówki wierzą, że miasto przychylnie spojrzy na ich prośbę i zmieni zasady dotyczące tego typu placówek. Magda Sincewicz. Przedstawiciele hospicjum przekonują, że na etapie składania uwag do projektu uchwały parkingowej wnioskowali do Urzędu Miasta o zastosowanie wobec placówki zerowej stawki za parkowanie. Chcemy przychylności, chcemy, żeby po prostu miasto zdawało sobie sprawę, ile tak naprawdę robimy. My działamy dla dobra publicznego od 37 lat, pomagamy chorym umierającym, tak? Osobom, które po prostu potrzebują naszej pomocy natychmiastowej. Chcielibyśmy po prostu takim rozwiązaniem, które wydaje nam się po prostu logiczne, to są karty, które mogłyby wydać na przykład Miejski Zarząd ulic i mostów, przydzielone właśnie do tych samochodów oznakowanych, dzięki którym po prostu wiadomo byłoby, że to jesteśmy my i taka kartka mogłaby być przydzielona do numeru rejestracji. Wydaje się to proste, logiczne i odciążające. Do tej pory pracownicy posiadający karty dla niepełnosprawnych mogli stawać za darmo w strefie płatnego parkowania w dowolnym miejscu. Teraz nie jest to już możliwe. Bezpłatnie mogą zaparkować wyłącznie na oznaczonych niebieskich kopertach. Te jednak nie są wyznaczone na każdej ulicy, nie zawsze są wolne, a tu odległość ma duże znaczenie. Dźwigamy ciężary i też nasze kręgosłupy w pewnym momencie powiedzą dość. Ciężar tych toreb to jest też spory. Więc każdy krok też by powiedziała, że się liczy, prawda? Więc jeżeli jest miejsce do zaparkowania, to jest dla nas bardzo ważne.
Jak twierdzą urzędnicy, miejsc dla niepełnosprawnych w poszerzonej strefie płatnego parkowania nie brakuje. Jest ich w Katowicach około 350. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze podobne rozwiązania funkcjonują w innych miastach w Polsce, a po drugie, że to co wprowadziliśmy 1 grudnia to jest pewien pakiet początkowy. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy się przyglądać temu jak to działa w praktyce, będziemy weryfikować przez te pierwsze tygodnie jak sytuacja się ma i w zależności od tego podejmować jeszcze pewne korekty. Jak te korekty powinny wyglądać, podpowiadają niektórzy radni, przedstawiając konkretne rozwiązania. Zwróciłem się do pana prezydenta o to, żeby dokonać drobnych zmian, jeżeli chodzi o naszą uchwałę, dotyczących tego, aby przyznać panu prezydentowi możliwość przekazania czy ustanowienia formy darmowej karty parkingowej, która byłaby przydzielana na wniosek, ale oczywiście po odpowiedniej weryfikacji już przez czy to pana prezydenta, czy odpowiednie służby. Odpowiedź prezydenta powinna być znana za kilkanaście dni. Po pandemicznej zapaści na lotniskach ruch jak nigdy. Każdy kolejny miesiąc to rekordowa liczba obsłużonych pasażerów. Nie inaczej jest w Pyrzowicach, gdzie linia Wizz Air świętowała obsłużenie 100 milionów pasażerów na polskim rynku. Jak się okazuje, nie tylko latem mieszkańcy regionu latają na wakacje, bo coraz bogatsza jest zimowa oferta wypadów do ciepłych krajów. Paweł Jędrusik. 100 milionów pasażerów przez prawie 20 lat. Węgierski przewoźnik lata do i z Polski od 2004 roku. Licznik firmy symbolicznie zanotował dzisiaj bardzo okrągłą liczbę obsłużonych pasażerów. Latałem nieraz Wizarem, to nie było, ale no 100 milionowy pasażer zdarza się też no, niezwykle rzadko. Miło mi, że akurat żeśmy trafili na taką imprezę. Mimo, że lot jest opóźniony, powiedzmy, ale miło spędzimy czas. Bardzo często korzystamy z małżonkiem. Dzisiaj są czasy bardzo fajne, więc mamy możliwość przemieszczenia się szybko, jest to sprawnie, więc bardzo się cieszę i stawiam na to, żeby ten rozwój lotnictwa był jak najbardziej tutaj owocny. Dziś linia postanowiła z tego powodu wyróżnić nie jednego pasażera, a cały samolot. Mowa o osobach, które po godzinie 13 leciały z Katowic do Barcelony. Bardzo się cieszymy, że świętujemy to tutaj w Katowicach, bo właśnie tu wszystko się zaczęło. Tutaj rozpoczęła się historia, która trwa już prawie 20 lat. Ten rok jest rekordowy dla pyrzowickiego lotniska. Tylko do końca listopada obsłużono tu 5 milionów pasażerów. Mimo, że sezon wakacyjny już dawno się zakończył, to pasażerowie coraz chętniej latają na urlop, również zimą. Jeśli chodzi o listopad, to w top 5 znalazły się połączenia do Egiptu. Mówimy tu o Marsa Alam, o Sharm el Sheikh. Chętnie lataliśmy także do Turcji, do Antalii. No i bardzo dużym powodzeniem cieszyło się połączenie na Zanzibar. Liczba pasażerów nie tylko w Pyrzowicach cały czas rośnie, a siatka połączeń cały czas się powiększa. Pędu do latania nie hamują nawet ceny biletów, po których też widać wszechobecną inflację. Taki był poniedziałek w informacjach. Miłego wieczoru Państwu życzę i do zobaczenia jutro.